Streama. Będziemy robić zloty. Może będą wyścigi offroadowe, zobaczymy. Ale będzie coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie robiliśmy, bo będziemy się bawić troszeczkę deluxo. Więc tak, chodźmy na Maze Bank, na górę. I potrzebuję jednego ochotnika, który wskoczy na dach mojego auta i będzie na nim stał. Krótko mówiąc, musimy na dachu tego samochodu przewieźć jak największą ilość graczy na dach drugiego budynku, czyli z Maze Banku powiedzmy na IAA albo na FIB, albo tutaj gdzieś na dół, i ten gracz nie może spaść. I to jest właśnie bardzo trudne. Więc tak, potrzebuję ochotnika. Tutaj proszę bardzo, na górę wskakujemy. Już wam pokazuję, jak to będzie działać. Dobra, więc tak, jesteśmy w trybie lewitacji i w momencie kiedy można zrobić też tak, do tyłu troszeczkę i do przodu, i wtedy tak do góry. O, właśnie, i w ten sposób można delikatnie wystartować, bo gdybym wystartował w trybie lewitacji, to on by się tak przekrzywił, nie? Ten deluxo. I nasza dzisiejsza zabawa będzie polegać na tym, znaczy, no nie całkowicie dzisiejsza, później zrobimy jakieś tam zlociki, jakieś jeszcze nowe akcje są, je trzeba będzie porobić. Ale opcja jest ogólnie taka, że trzeba bardzo, bardzo wolno lecieć tym samochodem, żeby dowieźć drugiego gracza, czy tam graczy na dach jakiegoś innego tam budynku. I nie można teraz przyspieszać, trzeba to robić bardzo powoli, żeby gracz nie spadł, no nie? Bo jeśli ja przyspieszę, to za moment spadnie. I trzeba to robić bardzo, bardzo stabilnie. Tak powoli, stabilnie. Na klawiaturze podejrzewam, że będzie ciężko. Ja mogę tu przewozić ludzi, nie ma problemu. Ale wow, i właśnie, widzicie? Widzicie? To jest właśnie to. Jak ktoś nie ma spadochronu, to zginie. Także jest to bardzo trudne, zwłaszcza dla kierowcy, no bo tam gracz, ten, kto będzie stał na dachu samochodu, no to tutaj, wiecie, on nie ma nic do gadania za bardzo, nie? Dobra, idziemy tam na dół, bo ja muszę podwieźć ziomalka delikatnie do przodu i do góry. O, Jezus! Bardzo ciężko jest. Hamuj, 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 hamuj. O, kurde. No jest ciężko. Tak? Trzeba. Nie mogę właśnie mocno przyspieszać. Jeśli nie można mocno przyspieszać, no to ciężko z tym wzniosem, nie? Ale powoli da się, tylko trzeba bardzo, bardzo powoli. Spróbujemy. Ojej, co to było? Spróbujemy zdesantować ludzi na tamten dach. Zobaczcie, jadę bardzo, bardzo powoli lecę. Muszę patrzeć na minimapkę, czy ja się w ogóle poruszam. Bo teraz mam wrażenie, że my tylko opadamy. Ale nie chcę ich zrzucić i znowu pozabijać, no. Lucek, czekałem cały dzień na tego lajma. No kurde, w końcu trzeba było odpalić, tak? Dobra. I zobaczcie, mamy pierwszy budyneczek i tu możemy sobie wylądować. Także udało się na drugi koniec ulicy. Znaczy, no, nie na drugi koniec, tylko po prostu po drugiej stronie ulicy sobie cyk. I lądujemy delikatnie. I na tym to polega, więc naszym celem teraz będzie. No, musimy mieć jakichś doświadczonych driverów w Deluxo. Mieć, którzy dadzą radę po prostu przetransportować na dachu kogoś. A jest to bardzo trudne, jak widzicie. Dobra, co tu się w ogóle dzieje? Jezus Maria. Startujemy. Gdzie jedziemy ze wszystkimi? Nie wiem. Okej, wysuwamy skrzydełka. I do góry. Dawaj, 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 dawaj. Jest, udało się oderwać. Lecimy, lecimy, zobaczcie. Powoli, powoli, powoli. Spadają, spadają, ale nie dlatego, że ja za szybko. Nie spychaj mi ludzi, człowieku! Oj, nie wiem, czy my tutaj Kogoś zabiłem. Nie chciałem zabijać. Nie wiem, z jaką prędkością maksym. O, za szybko, już za szybko. Widzicie, ja tylko troszeczkę przyspieszę. Jest to strasznie trudne. Dawaj, Yasuka. Dasz radę. Uwaga, uwaga. I test. Ciężko, 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 ciężko. Ale trzyma się, dobrze wystartował. Dobrze wystartował, trzymamy się, zobaczcie. O nie, o nie, o nie, o nie, Asuka, nie tak. Ojojojojoj, no widzicie, jest ciężko. O nie, jest ciężko, naprawdę. Zaraz będziemy mieli drugą ciężarówkę i wtedy się podzielimy, bo to jest zdecydowanie za dużo osób na tej ciężarówce i będziemy wszyscy spadać. Możemy też znaleźć sobie inną ciężarówkę większą. Właśnie jesteśmy blisko tutaj tego miejsca industrialnego i tutaj O, co to jedzie? Albo właśnie, może być mobilne centrum dowodzenia, jeszcze lepiej.
O, czekajcie, ja zobaczę, czy z tego się spada. Przecież ja też mam mobilne centrum dowodzenia. Pewnie, to jest jeszcze lepszy pomysł. Oczywiście, że tak. Zobaczymy, czy z tego się spada, bo jeśli się nie... Wow. Ale... O, jak... Deluxo tu wys... Ej, patrzcie, Deluxo się trzyma na dachu tego... Co jest? Ja nie wiedziałem, że ta ciężarówka ma takie... Taką... Zobaczcie, tutaj można normalnie samochodem sobie wylądować. O nie, o nie, o nie, uwaga, 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 uwaga. Musicie się na kucaka jakoś się schować, bo spadniecie. Ej, patrzcie, jakim cudem Deluxo się tu trzyma. Dobra, jeszcze jedna osoba tutaj biegnie do ciężarówki. Patrzcie, Deluxo nie spada z ciężarówki, o co chodzi? Nie, Deluxo spada, ale czasami spada, czasami nie spada. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Trzeba być w tym trybie driftowym chyba, żeby to działało. Zrobimy zlot w dokach, auta driftowe. Tutaj tutaj jest ta nowa BM-ka, ją można jakoś hardkorowo stuningować. I będziemy tam sobie driftować, a dzisiaj się fajnie będzie driftować, bo zobaczcie, jest śnieg. Ja ostatnio sobie moją tampę driftową sprzedałem i lipa jest trochę. Ale Bentley też jest dobre do driftu. Też ono tam nieźle ciśnie, tylko ciężko je tak opanować, a jednak ten Mustang Kenna Blocka jest taki bardziej, wiecie, taki bardziej ogarnięty, bardziej da się go okiełznać podczas tych driftów. Ej, dajcie mi znać w komentarzach, czy mam jakiś desynchron na kamerce, tak jak tutaj mówię, czy coś. Czy dobrze wszystko widać, czy nie wiem, coś tam może jest opóźnione, bo ostatnio na streamie były jakieś tam opóźnienia i to mi się nie podobało. Dobrze, o patrzcie, mamy tu driftowozy, ale się... Nie, 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 nie pchaj mnie, no cholera jasna, uważaj tam z tyłu. Tutaj musi być wszystko perfekcyjnie. Da się tą część aktualizacji, możesz to zrobić, jeśli wyciągniesz osobisty samolot z hangaru. Ty, a można, właśnie, ciekawe, czy można schować... Tego, nie Cargo Boba, tylko tego Tytana do... To by... Może trzeba to spróbować, kurczę, swoją drogą. No dobra, sprawdzamy. No niestety wszyscy są teraz przeźroczyści, bo się boją o swoje fury. Nie dziwię się w sumie. Ustawieni są wszyscy ładnie. Ja spróbuję teraz jakoś poprzeglądać te furki. Tutaj już otworzona maska jest. Dobra, ja wychodzę z pasywa i... Bo chcę sobie tak poprzybliżać, zobaczyć, nie? Oj, nie mogę, muszę czekać, aż mi się... O, już. Dobra. I tak, mamy tutaj driftową tampę. Na pewno się przyda do naszej akcji tutaj. Driftowa tampa. Tutaj mamy Futo. Przepraszam, Futo. Fajne felgi dobrał do tego Futo. Podoba mi się. Na pewno będzie fajnie latać. BMK. Z otwartą, lekko maską. Ty, ale patrz, jakie ona ma tutaj na tych, na szybach z tyłu. Ja sobie ją niedługo też stuninguję. Nie? Jak to się nazywa? Żaluzje? I felgi, bardzo fajne też. Czarny kolor. Tampa driftowa kolejna. Na pewno się przyda. Cyk, tak wygląda sobie tampor. Czy pełna jest sesja? No 27 osób, więc już bardzo ciężko będzie dobić do sesji na pewno. O Jezu! Co to jest? Ja go miałem chyba kiedyś. To jest ten... GT... Rap? Nie Rapid GT, Sabre GT? Nie pamiętam już, jak się nazywa, ale coś z GT. Ale patrzcie, jaki wielki silnik, jeżusz. Tu mamy, co to było? A, to był ten Lexus LFA. No nie rzucać śnieżkami, bo zaraz tu się bany posypią. Jezus Maria, kogo znowu policja goni? Co tu się dzieje? Zaraz posypią się bany, no psują nam zloty. O, tu jest ta nowa fura. A niby... Ja nie wiem, co to jest. Ale patrzcie, jaki ten... Jakie wnętrze silnika ma w ogóle. ETR, tak? To jest ETR tutaj. Patrzcie, jakie fajne wnętrze ma. Podoba mi się. Tu mamy Futo. Sesja jest teraz pełna, tak. Tutaj jest znowu E30 z malowaniem. Ja nie wiem, co ten Rockstar robi, że, czemu oni tak dodają takie głupie malowania, takie opcje różne. Takie fajne auto, można je tak popsuć, nie? Takim malowaniem jakimś, daj spokój. Potem otwiera się w menu interakcji i samolot musi być twoim osobistym, aha. Zobaczymy, zaraz, ja mam... Ja chyba mam... Nie, ja nie mam Tytana. Musiałbym... Cargo Boba też nie mam chyba. A może mam Tytana? Nie, no nie mam, skąd mam mieć, nie mam go.
Musiałbym sobie go kupić, ale raczej nie chcę. Ale można by było to sprawdzić, to jest bardzo ciekawe. Tutaj jest znowu ta nowa furka. A nie, to jest ten Cyclone. A on jest elektryczny. Nie wiem, jak elektryk będzie driftował. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj Banshee. Oplute śniegiem, brzydko. Siema, siema, siema wszystkim, co wbili teraz. Zobaczymy, jak z tym tytanem. Może się uda sprawdzić to na live'ie. Ale dzięki za tip, ja sprawdzę sobie to. Tutaj mamy znowu... No same, patrzcie, same te 30 są. O, ale tutaj można fajnie, ktoś fajnie porobił. Dał te takie, jak to się nazywa? Te takie taśmy na reflektory, żeby nie pękały. Znaczy, że pęknąć mogą, ale się nie rozleci. O, tutaj ktoś przyjechał, RWB. Ale bez tylnej klapy, ktoś już stuningował mu. No tu mamy Dukesa. Tutaj tego ziomala, też powinien fajnie driftować. Tutaj mamy Phoenixa. I tu znowu ten sam. No nie, tak to się nie robi. Ludzie, już przeglądaliśmy tego ziomala. Coś tu jeszcze nam zostało do przeglądania. No szkurde, co to za dzisiaj za chaosy tu są. Ktoś robi straszne problemy. Dobra, ja proponuję teraz podriftować. Patrzcie na to. Nie no kurde, teraz zajebiście się driftuje. Nic nie trzeba robić, żadnego tam ręcznego tapować, nic. Samochód sam lata bokiem. Przynajmniej moje Banshee. I to tak nawet całkiem konkretnie i mamy dużo kontroli nad tym. Ja się nie mogę. Bez kitu. Teraz wsiądę do kogoś, zobaczę, jak to tam będą ludzie driftować inni. Ale da się, bardzo fajnie jest. Wow! Zderzenie. Właśnie, może włączmy sobie tryb pasywny, żeby w siebie nie wjeżdżać. Zawsze to lepiej, tak samo jak na tych offroadach, nie? Prędkość przy wyjściu z zakrętu będzie wyższa. Aha, wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, żeby samochód tak nie mielił, tak? Żeby od razu... Patrzcie na to, kurde, da się fajne ślizgi robić. Trochę przesterowałem, ale da się. Fajnie się driftuje teraz. No jak na jakichś tych, na jakichś cheatach. Tak jak kiedyś taki ziomek wbił tutaj do sesji do nas. Co właśnie miał przerobionego nie sultana. On miał Elegy Retro, tak? Retro Elegy miał. I on fajnie driftował właśnie. Miał on jakieś cheaty na drifty, ale tak leciał fantastycznie. Pamiętam kiedyś w GTA 4 sobie na singlu testowałem różne takie ustawienia handlingu do samochodu. Tak się fajnie driftowało, kurczę, dymy leciały. Fajne było GTA 4 w sumie pod tym względem. Można było je spoko modować. Czy znalazłem Mazdę RX-7 w Need for Speedzie? Nie, jeszcze nie znalazłem. Słyszałem, że na Twitterze jest... Są wskazówki co do tego. No podejrzewam, że nie jest trudno znaleźć, a jest to fajne auto. Możemy dziś zrobić te nowe napady, ale poczekaj, bo zobacz, dużo osób jest. Ja bym sobie porobił te nowe akcje. Jest 30 osób na sesji, musimy to wykorzystać. Średni ten tryb jest, mówicie? Były niektóre takie tryby fajne właśnie w GTA. Pamiętam... Który nam się tak bardzo podobał? Ten z pojazdami, co się trzeba było naparzać, nie? Dobra kasa się wygrywa. A tutaj kasa to tak... Na tym koncie niespecjalnie mi potrzebna, a bardziej na PS4 by mi się przydała. Ogólnie przejmujesz pojazdami broń, tak? Zaraz zobaczymy. Mówicie, że fajny. Niektórzy mówią, że fajny, inni mówią, że nie fajny tryb. Zaraz zobaczymy. Dobra, przejmujemy strefy. Zdobyć punkty, okej. Okay. Czyli pewnie trzeba w tych strefach... Aha, mamy tylko działko. Mamy opresory, ale jest tylko działko w tych opresorach. Pff, świetnie. Zabijemy go... O nie, on ma obrotowo... Wow, możesz ty. Aha. Oh yeah. Co za zagranie. Dobre. Mamy shotguna, mamy granatca. Mamy Ruinera 2000. Czy on ma rakiety? Ale wyłączone namierzanie. Może być wyłączone. Człowieku. Dobra, chodźmy do jakiejś strefy w ogóle. Tu są moje ziomale. Co tu się dzieje? Wow, widzieliście jaki cel? To jest to. O nie, mój Ruiner już powoli się kończy. Oj, a ty co tu robisz? Co tu robisz? Nie. Oj. I próbujemy kogoś tam pobić. O, tutaj ktoś stoi. Dobra,
Pierwszy raz zabiłem z działka opresorem. O, wiem co zrobię. Dawaj, siadaj tutaj. Bierz to, bierz. Co ty żeś wziął? O, o, kogoś tam zabiłem. Aj, w strefę. Pyk. Pyk. Jeszcze jedna rakieta. Pyk. Dobra. Ale sieczka tu jest. Dajcie spokój. Bijamy do strefy. Przejmujemy. Udało się jakoś przejąć to. O, rzeźnia. Dobrze, dobrze. Dobra, mamy to. I co ty zrobiłaś, Asuka? O nie, wstawaj! No wstawaj, wiesz! Wstawaj! O, udało się! Mało brakowało. Dobra, pojawiły się jakieś pojazdy. Można je wziąć i kogoś potem wziąć na paczkę. Rzucek, graj. Gram, spokojnie. Dobra, odpalamy się. Tu jest jakieś już hardkorowo ulepszone działko, słuchajcie, na tym pojeździe półgosienicowym. Gdzie? Skąd? Tu. Dawaj go, dawaj. Dobrze! Dobrze! Nie wiem, kogo mam celować. Tego tam. Dawaj go. O, strzelają mnie. Dobra, uciekam. Strzelają mnie z czegoś wybuchowego. Idę do strefy. Dobra, strefa jest chyba nasza. Dobrze, dobrze. Teraz już chociaż wiem, o co chodzi w tym trybie. Ło, co to było? Ludzie ze wszystkich stron. Dawaj go. O! Proszę bardzo. Pięknie. Załatwiony. Dobra. Oj. Co? I nie widziałem go na mapce. No na lana jadę, kurde. No... poważnie, ja jestem dobry w tę grę. Ja tutaj cisnę ich. O, Wisła, to ciśniemy. Ja odpalam Naivika i ciśniemy ten, mapkę. Pewnie, że tak. Bardzo podobnie na miniaturce wygląda jak Deluxo, więc... nie wiem, co taś, coś tam jest, ja tam rzucam rakietę. Yeah, poszedł! Ale to był strzał. Strzał w dziesiątkę. Dobra, gdzie tutaj jeszcze jadą ludzie? Co ty tutaj? Co? Skąd on się wziął? Ja go nawet na mapce nie widziałem. Tak jest, idę na lana. Kurde, pewnie, że tak. Ja bym to tak zostawił. Dawaj go. Co mnie tutaj? O, teraz to mnie pocisnął. A tam się kryją cwaniaczki, tak? Dobra. Patrzcie, co się dzieje. Siema. O, okej. Dobra, innym razem. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Tu. Ło, ale ta snajpa jest za słaba. Hehehe, asysta, dobrze. Snajpimy. Kto tu jeszcze podejdzie? Jest tutaj ktoś. Co? Dostał headshota, ale nie zginął. Ja nie wiem, ta snajpa coś za słaba jest. Ja też ci pomogę. Elegancko, kurczę. Jak napisali w książkach, tak my walczymy. Dobra, jeden punkt. Musimy tam jechać, wytłumaczyć paru ziomków. Wziął wyrzutnie rakiet, bierze wyrzutnie rakiet, ciśniemy go. Ciśniemy gościa. Gdzie za paletami się chowasz, tu wie? Insurgenta z wyrzutni. Kochany. Z czym do ludzi? O, tu jest dobra miejscówka. O. Piękniusio idzie. Co to za tryb? To jest najnowszy tryb, który musisz sobie ogarnąć. Ja teraz tak nie zerkam na czat, bo ten... bo staram się ogarnąć tu wszystko. Ale Insurgent dobry jest. Musimy tam jechać do punktu. Już jedziemy, tylko jeszcze wezmę sobie wyrzutnie.
To jest najnowszy. Tu się walczy o strefy ogólnie. To nie jest tak jak w PUBG, że strefa się zmniejsza, tylko po prostu walczy się o te strefy. Tutaj jakiś biedak. Poczcie, jak się skitrał! O, dobry jest. Ale dostał heada raz i koniec. Wjedziemy go! Jedziemy na niego! Ole zrobił unik! O, skubany! Nie, przewracaj się! Dobra, trzymaj się, ziomek, tam na tej pace, dobrze. Czy na tym dachu, no. Jakby opresor miał tu rakiety, to by to ino roz było. Ktoś z snajperką zabił tego ziomka, co się tam spinął. Dobra, jedziemy na lana, nie ma szans. Patrz go! Ja go nawet nie trafiłem. A roz zginął. A czekaj. Mój kierowca nie przeżył! Ja tu zostaję. Tam jest tutaj. Chodź. Wow! Zabiłem go? Nie, nie zabiło go. Ciężko będzie go teraz trafić, cholera. Jaka walka upośledzona. O, nie mogę. Czekaj, teraz tylko w ten murek trafić i będzie dobrze. Dawaj. Jest! Centralny strzał! Kurczę! Elegancko. Skakał gdzieś? A ja go zrakietowałem w powietrzu. Co to było? Czy dodam do sesji? Dodać do sesji tak za bardzo nie mogę. Lucek, wsiadaj. Ktoś tu mnie zaprasza. Co to za wybuchy tutaj? Nie, czekaj, bo my tu przejmujemy, zobacz. Jeszcze nie mogę wsiadać. Dawaj na YouTubie zrobić Q&A. To musimy zrobić jakąś taką sekcję komentarzy, na które będę odpowiadał. Tylko nie wiem gdzie, może na tym, właśnie na YouTubie, na tym panelu społecznościowym. Tam zrobimy, ja zrobię post, żebyście pisali w komentarzach pytania i zrobię Q&A wtedy. O, tak możemy zrobić. Kysz stąd, a kysz, dokładnie. Tam jest coś, patrz, dawaj, tym działem przeciwlotniczym. A ja próbowałem strzelać ze śmigłowca bardzo ciężko się strzela, jak się porusza ten śmigłowiec. A tymi działami samobieżnymi, o tutaj, się fajnie zabija. Ono jest takie bardzo stabilne, tak samo w Insurgencie. Jak to się... Nie tak! Jezus, najgorzej, no! Ciężko wycelować tym samochodem. Znowu ten... No nie, ja go już nie chcę zabijać, to za często. On mnie odsubskrybuje teraz. Kurde, sorry, ziom. No ale atakujesz tylko nas, no to muszę się bronić.